Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, znajdujące się przy ulicy Leśnej 9 w Karpaczu, jest nowo otwartym ośrodkiem edukacyjno-turystycznym parku. Mieści się ono w budynku stanowiącym zabytek tradycyjnego, lokalnego stylu architektonicznego, który został odremontowany i wyposażony w ramach wspólnego polsko-czeskiego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W centrum prezentowane są przede wszystkim dwa tematy, które w szczególny sposób wiążą się ze wschodnimi Karkonoszami. Geologia i geomorfologia tych terenów oraz historia słynnego cechu karkonoskich laborantów. W pobliżu budynku znajduje się ogród ziół i krzewów karkonoskich z kolekcją leczniczych roślin tych terenów, a w zlokalizowanym przy ogrodzie domku laboranta zapoznać można się z tradycjami karkonoskiego ziołolecznictwa i fascynującą historią laborantów. W budynku, w sali informacyjnej, zobaczą Państwo ekspozycję prezentującą niezwykle ciekawą budowę geologiczną i formy terenu wschodnich Karkonoszy, bogatą kolekcję minerałów i wielkoformatowe panoramy najpiękniejszych zakątków naszych gór. W sali warsztatowej natomiast można obejrzeć karkonoskie zioła i minerały pod binokularami, a także samemu tworzyć z ziół lecznicze kompozycje. Jedną z atrakcji, jakie zobaczycie Państwo w sali informacyjnej, jest aplikacja zawierająca panoramy Karkonoszy. Mamy tutaj zgromadzonych zarówno 40 panoram sferycznych, jak i 7 panoram gigapikselowych, tak zwanych gigapanoram, wykonanych w najpiękniejszych miejscach naszych gór. Możecie tutaj Państwo zobaczyć zarówno miejsca, które znajdują się blisko szlaku i są znanymi atrakcjami turystycznymi, jak i też zajrzeć w te mniej znane, ale bardzo ciekawe zakątki Karkonoszy. Dodatkowo można tutaj zobaczyć około 50 zdjęć gatunków roślin i zwierząt Karkonoszy, tych najbardziej charakterystycznych, pospolitych, ale także i tych rzadkich, oraz dodatkowo zobaczyć filmy przedstawiające świat fauny Karkonoszy. Na podłodze w sali informacyjnej zobaczycie Państwo jedyną w swoim rodzaju mapę, ułożoną w formie mozaiki kamiennej, zbudowanej z oryginalnie występujących tutaj skał. Mapa prezentuje obszar wschodnich Karkonoszy, które charakteryzują się ciekawą budową geologiczną, ponieważ zachodnia część masywu po polskiej stronie zbudowana jest głównie z granitu, a tu we wschodniej części możemy zobaczyć również inne skały, między innymi bardzo ciekawą skałę powstającą na kontakcie granitu ze skałami osłony, skałę zwaną Hornfelsem. Z Hornfelsu zbudowane są najwyższe szczyty Karkonoszy, takie jak Śnieżka, Studnicznichora czy Lucznichora. Kolejną atrakcją, jaką zobaczycie Państwo w sali informacyjnej, jest trójwymiarowy model dotykowy wschodnich Karkonoszy. Model ten został przygotowany w taki sposób, aby korzystać z niego mogły również osoby niedowidzące i niewidome. Można go bez obaw dotykać, a różnymi fakturami zostały zaznaczone na modelu piętra roślinności w Karkonoszach. Wybrane formy terenu, 10 z nich, zostały zaopatrzone w przyciski, po naciśnięciu których uruchamia się na ekranie za modelem animacja, która przybliża sposób powstawania i charakterystykę danej formy terenu. Dzięki animacjom poznacie Państwo genezę kotłów polodowcowych, zobaczycie Państwo, jak zmieniają się w czasie doliny rzeczne. Te same animacje można wybrać również dzięki przyciskom zlokalizowanym na podstawie makiety, co jest ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W naszym centrum zgromadziliśmy dla Państwa również kolekcję 50 minerałów Karkonoszy i okolic. Zobaczycie tutaj Państwo zarówno minerały dobrze znane, takie jak ametyst, morion, kryształ górski czy kwarc dymny, jak i te dużo rzadsze, takie jak szafir czy granaty. O tych minerałach możecie Państwo również dowiedzieć się więcej, wybierając ikonki danych okazów z ekranu dotykowego znajdującego się przy gablocie. Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego powstało z myślą o turystach odwiedzających Karkonosze, ale również w celu szeroko pojętej edukacji przyrodniczej, skierowanej nie tylko do dorosłych, ale też do dzieci. W naszym centrum prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, od najmłodszych do dorosłych. Nasza sala warsztatowa jest wyposażona w binokulary, pod którymi można podziwiać zarówno karkonoskie zioła zebrane w ogrodzie ziół i krzewów leczniczych, jak i karkonoskie skały i minerały. Można tutaj także prowadzić prelekcje tematyczne z użyciem monitorów. Mają możliwość szczegółowej obserwacji pod mikroskopem różnych eksponatów przyrodniczych i później mogą to przelać na kartkę. Zachęca ich do dalszej obserwacji, do poznania przyrody. Oglądam przez teleskop, różne teleskop, mikroskop. Różne gałązki, giełki.
Jak wyglądają te rzeczy przez mikroskop? Inaczej niż tak, jakbyś na co dzień je oglądał? Bardzo duże. I teraz jak patrzyłam, to wyglądało wszystko, jakby to było większe od mojego palca. Podobają Ci się takie zajęcia? Tak, bardzo. A co jest w nich najciekawszego? Że można patrzeć przez mikroskop, malować. Przez to widać takie różne fajne rzeczy. Bo jedno takie to, no to to wyglądało jak ogórek. A co to jest to, co Ty trzymasz w rękach w ogóle? Świerk. W Domku Laboranta zapoznacie się Państwo z fascynującą historią karkonoskich laborantów. Ziołolecznictwo było uprawiane na tych terenach od najdawniejszych czasów, ale w 1622 lub 1623 roku, kiedy osiedliła się w Karpaczu grupa protestanckich uchodźców z Czech, zaczęła się historia karkonoskich laborantów. Był to cech zielarzy zajmujących się wytwarzaniem różnorakich leczniczych specyfików z karkonoskich ziół, takich jak maście, nalewki, proszki czy inne mikstury. I karkonoscy laboranci przede wszystkim byli skupieni w Karpaczu po polskiej stronie, bo działali i po polskiej, i po czeskiej stronie gór, ale tutaj takim najważniejszym ośrodkiem były rejony Karpacza i Miłkowa. Karpacz był nawet zwany wsią laborantów. Karkonoskie medykamenty stały się słynne w całej Europie. Niestety w XVIII wieku, po zajęciu tych terenów przez Prusy, nasilił się konflikt pomiędzy oficjalną medycyną a medycyną ludową, bo za ludowych lekarzy laboranci karkonoscy byli przez oficjalną medycynę uważani. W 1884 roku umarł ostatni karkonoski laborant, Ernest Zülfel, i jego dom można do dzisiaj podziwiać w Karpaczu. W Domku Laboranta zobaczycie Państwo eksponaty dotyczące karkonoskich laborantów, które są wiernymi kopiami zbiorów z Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Między innymi zobaczyć tutaj można laboranckie butelki, przepiękne zdobione i wykonane starymi technikami szklarskimi, a także laboranckie pudełka, również wykonane taką techniką, jak to robiono kiedyś, i ozdobione dokładnie na wzór eksponatów. Na ścianach domku można podziwiać skany koncesji laboranckich oraz ryciny dotyczące laborantów na tym terenie. Za moimi plecami znajduje się ogród ziół i krzewów karkonoskich, gdzie w sezonie wegetacyjnym możemy podziwiać ponad 100 gatunków roślin leczniczych karkonoszy. Rośliny w ogrodzie zostały rozmieszczone zgodnie z piętrami roślinności, w których się znajdują, oraz zbiorowiskami roślinnymi, w których rosną w naturze. Centrum informacyjne KPN można odwiedzać przez cały rok, jednak jego wszystkie elementy, w tym ogród ziół i krzewów, w pełnej okazałości zobaczymy od wiosny do jesieni. Wycieczka w karkonosze powinna uwzględniać nie tylko wspaniałe formacje skalne i inne miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym, ale także takie, jak to prezentowane w naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy do Karpacza na ulicę Leśną 9. Naprawdę warto.